Thank you.
śpiewał ci tak wszystki wiatr. Oh,
Ucha, się gorąco zrobiło na backstage'u również, tam tuptaliśmy troszeczkę razem z wami. Zespół 2DHD z Chówca Krosno, jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy. Chwilę zejdzie, zanim tak, zejdą. To w takim razie zapraszamy na scenę. Dobra, uwaga, słuchajcie, bo trawa nie jest mokra. Rozsiądźcie się na razie, tak jakbyście mieli zrobić krąg, a zaraz przyjdą koce, to wam po prostu i rozdamy, bo potem nie będzie czasu. Dobra, dziewiątka. Spokojnie możecie się na trawie, tak naprawdę możecie się i bez kocy na trawie. Chciałabym poprosić drucha Majetka o rozpalenie naszego ogniska. Ja. I drucha Bara o zagranie. Ja taką laskę, jakbym był stary. Mianuję was troszeczkami ognia. Strzeżcie go, jak z nimi z własnego oka. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy wszyscy tutaj nadzieję, że wam się spodoba, że będziecie chętnie słuchać i śpiewać razem z nami, bo pośpiewamy dzisiaj sporo. To, czego druhna Tuśka was życzyła na zajęciach. No więc zapraszam. Że wycinając cytaty, zapamiętując cudowne zdania, całym swym postępowaniem przeczę im, dowodzę, żem ich nie rozumiał. I tak, ledwie wyszedł od człowieka, co chwalił przy mnie wciągnięciowe słowa. Ofukiwałem przechodnia za to, że mnie nie spostrzegł i niechcący potrącił. Wszystkie te słowa w swoich wielkich wierzy, wysokie były, dla mnie za wysokie, aby wysięgnąć ich paskudzie. Spotkałem raz człowieka, którego nie znałem. Lecz pewne było, że starszy winienem mu szacunek. Gdy on mnie zweształ, ja nie pozostałem dłużny. Do czego dziś wiem, nie miałem wtedy prawa. Nawet dzisiaj wiem, że on miał przecie rację. Gdybym wtedy zobaczył dokładnie, jaki on jest. A drogi innych, aby cenił i uznał za najwyższą mądrość. I ważne jest, aby miał w tej drodze jakieś wzory. Dzisiaj to wiem.
lecz cóż z tego, gdy właśnie mnie przykrywa ostatnia garść ziemi. Ahoj, co ty tutaj robisz? Ja? Nie wiem, co w ogóle. Tylko nie udawaj, że oddać cię strach. To prędko, powiedz mi, co tutaj robisz. Może? Może szukasz pracy na moim okręcie? Spójrz, jaki ogromny. Moja potęga, duma i chwała. No mówmy, no mów mi, że prędko, co tutaj robisz? Widzę. A może chcesz się zaciągnąć do mojej załogi? To mundur masz i kurzeć jest? Spójrz na moje szumowiny w załogi, w załodze. Czym oni by są, czym niby są gorsze od ciebie? Wspieram bunty i sam jestem buntownikiem. Zawsze, gdy coś stawiam w tawernie, nie daję odczuć tym szumowinom, że przegrałem. Dzięki temu czuję się pewniejszy. Silniejszy. Jedyny kapitan załogi decydujący o los co chwili. Poczekaj, myl się! Teraz zapamiętaj to, co powiem. Na zawsze. Cierpienie wymaga więcej bólu niż śmierć. Nigdy się tego nie nauczę. Jestem beznadziejna. Jestem beznadziejna. Katastrofa po prostu. Nie no. Jeszcze ty. No, super po prostu, no. Słuchaj. Nie wiem, skąd wy się bierzecie i czy w ogóle istniejecie, ale... W każdym bądź razie nie mam ochoty z tobą rozmawiać. A to czemu? Depresja! No dobra, kim jesteś? Candy.
Taki tam facet święce. Medytuje dusza. To pewnie wiesz coś o słomianym zapale. Teraz to ja nie rozumiem. Popatrz. Zwrócił mi się w głowie taki świetny pomysł na zbiórkę drużyny i w ogóle powiedziałam wszystkim, że przyłożę się do nauki i że będę pomagać mamie we wszystkim. I oni, wiesz, oni powiedzieli, że jestem bardzo ambitna. Tyle, że skończyło się na tym, że właśnie tak sobie siedzę tutaj. Spójrz. Wyobraź sobie najwyższą, najbardziej stromą, a zarazem najpiękniejszą górę, jaką kiedykolwiek widziałaś. Zachodzące słońce czule otulaj czubek i szepta ci, byś weszła na jej szczyt. Bez wahania podejmujesz wyzwanie. Masz dużo chęci i sił. Determinacja sprawia, że nie myślisz o niewygodnych butach, za ciężkim plecaku. Dla ciebie liczy się tylko to, by być już na tym szczycie. Jednak kamienie są zbyt śliskie, a ty zbyt słaba. Upadasz, tracisz kontrolę i nagle tuż obok dostrzegasz inne masywy. Łagodniejsze, pełne ludzi, ale jeszcze raz atakujesz tą całą górę. Zupełnie wyczerpana w samotności. Czy przegrywasz? Czy to zła decyzja? Czy czynić się zbyt pewną siebie? Czekaj. Chyba już rozumiem. Niepotrzebnie porywam się z motyką na słońce, bo jestem słaba. Więc innym razem muszę sobie obrać jakieś łatwiejsze. Błąd! Ta decyzja to zwycięstwo! Bo tak naprawdę to nieważne, czy kiedykolwiek wejdziesz na ten szczyt. Ważne, byś miała ambicje spróbować, byś mierzyła wysoko, miała dużo chęci i wydobyła z ciebie jeszcze więcej. Nigdy, nigdy się nie poddawaj, nigdy nie rezygnuj.
naszego morza. Witam, witam, ja tu wywiady przekręcam. Jezus, dzień dobry, Olu. Witaj. Polecam Ice Tea z Biedronki. Pozdrawiasz kogoś? Pozdrawiam moją mamę, moją tatę, moją babcię, pozdrawiam z Chorzelowa i pozdrawiam jeszcze moją siostrę i pozdrawiam jeszcze mojego wujka i moją ciocię. A ty, Karolina? No to tak. No bo się pozdrawiam swoją mamę, swojego tatę, pana Krzyśka, swoją babcię i kogo by tu jeszcze pozdrowić? Wujka nie mam. Pozdrawiam Oliwię, która stoi. O, tutaj chodzi do Oliwia. O, a dokładnie. Mnie nie pozdrowisz, Oli? Nie, Oli nie pozdrawiam, chociaż ją też mogę pozdrowić. No i w sumie... Kogo by tu jeszcze pozdrawiam? Ja pozdrawiam Elisabeth. Swojej siostry nie pozdrawiam, bo za mną nie tęskni. O, tutaj mi lepiej. Witaj, Oliwka. Jak tam twoje rzeczy, co? Chyba możesz wszystko nagrywać? No nie, no bo ja muszę to wszystko uwiecznić. Ola, jak tam twoje pakowanie? Fajnie. Tak? Chcesz kogoś może pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich, w całym ja pozdrawiam. Ach, fajnie. Idziemy dalej. Witam, witam. Jak masz na imię? Ala. Cześć, Ala. Pozdrawiasz kogoś? Moją rodzinkę. To super. Witam. Pozdrawiasz kogoś? Nie wiem. Okej. Ważne też tak. Pozdrawiasz kogoś? Wszystkich. Fajnie. Kolejna osoba, która pozdrawia wszystkich. Witamy wszystkich. Jesteśmy pierwszy dzień na Karwi. I teraz właśnie nagrywamy, jak wszyscy się pakują. Tam z tyłu będzie nas obóz. Nas obóz. Fajnie. Idziemy teraz zobaczyć, czy coś jeszcze nie trzeba zanieść. To jest Julka. Kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam mamę. Mamę? O. I siedzę kawę. O, tak. Dzisiaj byliśmy już na mszy, ja śpiewałam. No, a ja stałam i patrzyłam się a na księdza. A tu idą, o. Ola. Idziemy dalej. Aga! Idziemy. Właśnie idę po swoje. Po co teraz? Mam dwie walizki. Zobacz, czy coś jeszcze nie trzeba pomóc? Tyle tam jest ruchu, że nie wiem co. I dużo osób wszystkich pozdrawia, no po prostu chyba 4 osoby. Nie ma już nic. Hej, hej! Klara, kogo pozdrawiasz? Wszystkich. Następna, już 6 osoba. Wow. Idziemy dalej, pa. Opowiada staro dawne dzieje, o
Baczność! Związek Harcerstwa Polskiego. Drużynowa 8 drużyny harcerzy starszych Eureka. Chłopiec Mielec. Mielec 30 sierpnia 2012 rok. Rozkaz L8 łamane przez 2012. Spocznij. 1. Zwolnienia. 1-1. Zwolnienia z funkcji. Zwalniam z funkcji przybocznego 8 DHS Eureka samarytankę Magdalenę Regułę. Zwalniam z funkcji przybocznego 8 DHS Eureka druhnę Justynę Różycką. Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu żeńskiego druhnę Natalię Książek. Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu męskiego druha Erwina Skipa. Zwalniam z funkcji podzastępowego zastępu żeńskiego druhnę Kamilę Maślankę. Zwalniam z funkcji podzastępowego zastępu żeńskiego druhnę Kingę Zielińską. Zwalniam z funkcji podzastępowego zastępu męskiego druha Michała Koguta. Druhnom dziękuję za wytrwałość, poświęcony czas i dobrze wypełnione obowiązki funkcyjnych oraz życzę nowych i ambitnych dróg na harcerskim szlaku. Baczność, czuwaj, podpisała przewodnik Dorota Baczak. Spocznij. Wiecie, strażnikiem ognia. Teraz zapraszamy na taką krótką część statystyczną. Chcieliśmy podsumować cały rok naszej drużyny. Może zaczniemy. Trochę. Też kojący powiew, gubiący troski i łatający dziury. Taki wolny, wiatr popycha,
żeby działać nieustannie. Oddychaj nim. Oddychaj głęboko i nigdy nie kumuluj. Nie chowaj w dłoniach. Woda. Czasem... A ja mam swoją gitarę, swoją gitarę, gitarę. Woda. Czasami trudno przetrwać, jest też spokojnie płynący czas. Zdarza się, że brakuje chęci i działań, bo każdy z nas nosi w sobie ten nietrafiony prezent ustanej w jeziorku wody. Jak dobrze, że nurt Eureki jest tak silny. Zabiera po drodze znudzone papierowe łódki. Dobrze wiemy, że nie każda dopłynęła do dzisiejszego sierpniowego wieczoru. Ale to nic złego, bo ludzie mają też serca spokojne, nie wymagające zbyt wiele, tak samo cenne, jak te rozgrzane. A my dajmy się ponieść tej delikatnej fali po wielkich grzbietach wspólnych przygód. Gość w każdej drużynie. Był świadkiem wielu naszych spojrzeń, słów i gestów. Mały węgielek w każdym z nas, a razem wielkie gorące ognisko. Rozpaliliśmy razem festiwal zuchowy, zimowisko, biwaki i każdą kolejną zbiórkę własnym, prywatnym zbiorem iskr. Jeden ogień, a często tak inny, ogrzewał braterskim uściskiem rąk. Innym razem parzył wrażliwe serca podczas zgrzytów i zwag. Dlatego ogień trzeba oswoić. Nauczyć płomienie delikatnie i radośnie ogrzewać, zamiast zadawać ból nieprzemyślanymi strzałami, pozostawiającymi czarny, nieprzyjemny popiół. Potrzeba płomiennego ognia grania, rąk przyjaciół i kochania, i kochania. Śpiewam dla was i do nieba, że przyjaźni mi potrzeba płomiennego ognia grania, rąk przyjaciół i kochania, i kochania. Ziemia, przepleciona wiosną, latem, jesienią i zimą, które zwiedzamy na nowo co roku. Jednoczy wszystko, a my chodzimy po niej, spotykając nowe przygody, jak po wielkiej grze planszowej. Jest naszym lasem, hercówką i ulubionym miejscem. Wspólne wędrówki dużo nas nauczyły. Szliśmy przez dróżki leśne, polne drogi, puste ulice, długie korytarze, ciepłe dni i chłodne miesiące. Wędrówki dużo nas nauczyły. Szliśmy długimi rozmowami na mokrych kuźnicach. Szliśmy poprzez trudne i łatwe decyzje, rozrzucane jak kamienie na polanie. Staliśmy na łące, dotykając wysokich traw. Chowaliśmy się przed swoimi zmartwieniami i moczyliśmy stopy w kojącym, chłodnym Bałtyku. To był taki wspaniały prezent od Pani Ziemi. A jeszcze wspanialsze jest to, że ten prezent będziemy otrzymywać każdego poranka po uchyleniu powiek. Oraz to,
że nic z tych rzeczy się nie skończyło, że minął tylko jeden wspólny rok, a tak wiele ich jeszcze przed nami. Opadły mgły i miasto za snu się budzi, górą szpyka już nos. Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił, do gwiazd jest bliżej niż czas. Jeszcze duszy pod motorami bezdomny niesie się, schowa się jaś na świat aż tej strony. A ziemia toczy, toczy swój dar uroczy, toczy, toczy się los. A ziemia toczy, toczy swój dar uroczy, toczy, toczy się los. Co to przeża, żeby świat się rozbił, już dość, już dość, już dość. Odejdź czarne myśli, dość już twój głos. Związek Harcerstwa Polskiego, drużynowa, Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chówca imienia Antoniny Gębicowej w Mielcu, Mielec, 30 sierpnia 2012, rozkaz L10, łamane przez 2012, spocznie. Trzy drużyny, zwolnienia i mianowania drużynowych, 3-3-1, zwolnienia. W związku z przygotowaniami do matury zwalniam na własną prośbę druhną przewodnik Dorotę Bator z funkcji drużynowej 8 drużyny harcerzy starszych Eureka, działającej przy Zespole Szkół nr 2 w Mielcu. Dziękuję druhnie Dorotce za dotychczasową pracę w drużynie i życzę jej wielu sukcesów w szkole oraz satysfakcji z dalszej pracy na instruktorskiej drodze. 3-3-2. Mianowania. Mianuję druhnę Justynę Różycką na funkcję drużynowej 8 drużyny harcerzy starszych Eureka, działającej przy Zespole Szkół nr 2 w Mielcu i życzę jej wiele wytrwałości i sukcesów w pracy wychowawczej w drużynie. Baczność! Czuwaj, podpisała komendant chówca harcmistrz Anna Berg. Spocznij. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć tylko tyle, że mam nadzieję, że przez ten rok bawiliście się tak dobrze jak ja i całą resztę przekazałam w żywiołach, mini żywiołach naszej drużyny, które wiecie i dobrze czujecie, że one są. I następny rok myślę, że będzie jeszcze lepszy niż ten. No. Gdzie masz? Na cześć nowej drużynowej, czuj czuj! Czuwaj! Czuj czuj! Czuwaj! Czuj czuj! Czuwaj! 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 No to ja chciałam coś powiedzieć, bo... Możesz. Dziękuję. Długo zastanawiałam się nad tym, czy na pewno zgodzić się na bycie drużynową. I teraz, patrząc na was, na 8 drużynę harcerzy strasznych, wiem, że dokonałam dobrego wyboru i zejdziemy naprawdę dalej. Prawa nóżka, lewa nóżka, prosto serca, buzia! Więc teraz proszę wszystkich, żeby sobie usiadli i mamy taką małą muzyczną niespodziankę dla Justina. No więc... specjalna piosenka dla ciebie. Specjalne! Nie! Maru! Specjalne! Dużo ludzi dzisiaj. Zostałaś dziś sznur granatowy. Już dawno ten sznur chciałaś mieć. Stałaś się drugą drużynową. Masz w swych dłoniach miecz.
usiądź przy ogniu, zapatrz się chwilę w płomień i zastanów się, czemu ten czas tak gna, co już zrobiłaś, co jeszcze możesz zrobić, co oddałaś już, co jeszcze możesz dać. Powiedz nam, druhno drużynowo, dlaczego dzisiaj pada deszcz, dlaczego każdy dzień jest nowy? Ty przecież wszystko wiesz. Usiądź przy ogniu, zapatrz się chwilę w płomień i zastanów się, czemu ten czas tak gna, co już zrobiłaś, co jeszcze możesz zrobić, co oddałaś już, co jeszcze możesz dać. Usiądź przy ogniu, zapatrz się chwilę w płomień i zastanów się, czemu ten czas tak gna, co już zrobiłaś, co jeszcze możesz zrobić, co oddałaś już, co jeszcze możesz dać. A, składam życzenia, wszyscy składamy życzenia, składam pierwszy, dziękuję. Tak się 100 lat temu.
No to zaczynamy. Idę samotny wśród gór, zagubiony w świecie wiatr, tylko ścieżki me zna. Słońce niebawem za horyzont się wyniesie, lasem zapadnie mgła. Wśród ciemności ognik jakiś duże będzie, to dobry znak. Ludzi nowych poznam, od nich się nauczę.
legawem starych tak jak świat. Nie każdy z was się dowie, co stać i nie będąc tu. Wiatr szumem ci opowie, co działo się przed laty snu. Strumień orzeźwi stopy i on kiedyś wodę dał spragnionym w górach wędrowcom, co szli tędy tak jak ja. Góra za górą chowa swe oblicze, lecz ja dokładnie je znam. Nic mi nie ujdzie, wszystko zaliczę, chociaż do ziemi szmat. Wciąż nad przybywa świat, się też starzeje, cóż naturalna to rzecz. Ktoś, kto przeglądać będzie stare szpargały, może odczytać ten tekst. Nie każdy z was się dowie, co stać i nie będąc tu. Wiatr szumem ci opowie, co działo się przed laty stu. I on kiedyś wodę dał spragnionym w górach wędrowcom, co szli tędy tak jak ja. Niech każdy z was się dowie, co stać i nie będąc tu. Wiatr szumem ci opowie, co działo się przed laty stu. Strumień orzeźwi stopy i on kiedyś wodę dał spragnionym w górach wędrowcom, co szli tędy tak jak ja. Śpiewała dla państwa piąta przemyska drużyna starszoharcerska. Jeżeli ktoś chciałby się z nami spotkać, powędrować, wyjechać na biwak, dajcie znać, piszcie do nas na fejsie. Z tego miejsca również chcieliśmy pozdrowić naszego cudownego, wspaniałego, drużynowego sapera. A teraz śpiewamy wszyscy razem! Każdy z was się dowie, co stać i nie będąc tu. Ja czułem ci opowie, co działo się przed laty stu. Strumień orzeźwi stopy i on kiedyś wodę dał spragnionym w górach wędrowcom, co szli tędy tak jak ja. Nie każdy z was się dowie, co stać i nie będąc tu. Wiatr szumem ci opowie, co działo się przed laty stu. Strumień orzeźwi stopy i on kiedyś wodę dał spragnionym w górach wędrowcom, co szli tędy tak jak ja. Na ustach zamierały harcerki, którym uśmiech
swoje jutro. Nikt by słowa wypowiedzieć nie był śmiał, lecz zostali, chociaż było im tak trudno, gdy zastrzał. Dla Polski tak czuwali dniem i nocą, polski sztandar osłaniali piersią swą, lecz odeszli, kiedy wzięto ich przemocą, aby w ziemię wdobić całą duszę swą. Harcerze, którym słowa na zabrał wojny czas, jak ptaki poprzez tworzach lasu szybowały, by nie upaść jak puszczony bez pamięci głaz. Harcerze, którym słowa na ustach zamierały, harcerki, którym uśmiech zabrał wojny czas, jak ptaki poprzez tworzach lasu szybowały, by nie upaść jak puszczony bez pamięci głaz. Macie już postanowienia na nowy rok? Jeśli tak, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Niestety musimy się już z Wami żegnać, dlatego przygotowaliśmy dla Was życzenia. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia na harcerskim szlaku. Czuwaj! Niech nowy 2021 rok będzie cudowny, niezapomniany, pełen przygód i wyzwań, zdrowia i nowych przyjaźni. Niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia. A wspomnienia będą jeszcze piękniejsze. Niech w nowym roku będzie nam będzie znowu spotkać się na zbiórkach i wspólnie wyjeżdżać na biwaki. Tego życzymy sobie i Wam.